Cześć, witajcie na kanale Rizer w drugim odcinku gry Man Eater. Zdaje się, że gra wam się spodobała. Ja też chętnie w nią zagram. Kontynuujemy oczywiście w tym samym miejscu, w którym skończyliśmy, czyli jesteśmy młodym rekinem, który lubi jeść ludzkie ręce. I po prostu próbujemy dalszej rozgrywki. Ja zapraszam was do oglądania. Zostawcie łapkę w górę, komentujcie, zasubskrybujcie kanał, jeżeli jesteście nowi. Czekajcie, zaraz tu spróbujemy coś zabić. Pamiętajcie też o dzwonku, żeby dostawać po prostu powiadomienia o nowych odcinkach na kanale. Zobaczcie, tutaj mamy jakieś znajdźki. Przed chwilą sobie mapkę otworzyłem i mamy tutaj jakieś takie dodatkowe zatoka, bagno, przepraszam, bagno Favika, i mamy tutaj jakieś takie rzeczy do znalezienia, jakieś skarby, jakieś znajdźki, jakieś, tutaj chyba są tablice rejestracyjne, więc dużo tutaj takich dodatków jest, żeby sobie to znaleźć. Remember, when planning a cemetery, try to avoid high risk coastal areas. Okej, faktycznie to jest cmentarz. No dobra, nie wiem, czy nam to coś dało. Turyści uwielbiają piękne punkty orientacyjne. Znajdźcie wszystkie, aby zdobyć nagrody. L. Aha, i nagroda to jest... No nie wiem w sumie co jeszcze. Jakieś jedzenie? Tutaj jest nagroda za questa, za misję, ale za awansowany sonar. Czyli po prostu będziemy ulepszać naszego rekina. To jest jakby te szczątki z tamtej ryby, co zjedliśmy. No dobra, a my musimy płynąć tutaj na prawo, bo mamy tutaj questa, musimy znaleźć się w tamto miejsce, musimy... O, tu jest, zobaczcie, jakaś skrzynia. Musimy odwiedzić grotę. These scavengers of the sea are vital in cleaning the ocean floors of edible and semi-edible detritus. Paczki ze składnikami odżywczymi. Może dzięki temu nasz rekin po prostu będzie... rósł, będzie silniejszy, także sobie będziemy zbierać te paczki. Zobaczmy tutaj na mapę. Dobra, okej, cały czas dobrze płyniemy. A ten rekinek taki powolny trochę. Gimper do zjedzenia jest. A tutaj? Co to są, taki szybki jest? A nie wiem w sumie, czy ja muszę to zjadać, czy nie. Ale tutaj się chyba mieliśmy znaleźć, czy nie? Chyba tak, dobra. To są jakieś przewody. W sumie nie wiem do końca, co to jest. Wygląda jak prunt jakiś. Mamy nową gałąź ewolucyjną. Zobaczmy, tu mamy jakieś rzeczy. Organ. Składniki odżywcze. Te zasoby zdobywane przez jedzenie zwierząt i ludzi, a także przez niszczenie łodzi, zwiększają twój poziom i ulepszają twoje gałęzie ewolucji. No dobra, zostaniemy takim super rekinem po prostu. Gałęzie ewolucji. No dobra, dużo takich informacji w ogóle jest dodatkowych na początku. Mimo że gra wydaje się prosta, to przez te wszystkie tutoriale robi się skomplikowana. This shark is able to use biosonar to locate potential prey. Zobaczmy, czy nasz sonar coś tutaj wykrywa. Nie. No dobra, a jeżeli chodzi o misję kolejną... Aha, i mamy tutaj takie po prostu dwie dodatkowe misje, które pewnie sobie możemy... O, te zaznaczać. I nie wiem, czy tutaj coś będzie jeszcze do znalezienia. Tylko zanim będziemy ludzi jeść, to musimy jeszcze trochę urosnąć. Wydaje mi się, że jesteśmy jeszcze mniejsi od człowieka. Nie wiem, czy nam to przeszkadza. Zobaczymy. O, tu jest tablica. Zobaczcie. A. To są chyba jakieś takie dosyć trudne znajdźki. Dobra, zobaczmy, czy ja tam mogę wskoczyć. Okej, możemy tam wskoczyć. Jesteśmy super rekinem. Jesteśmy naprawdę super rekinem w takim razie. Wystarczy, dobra, to tutaj już okrążymy sobie na prawo. No to nasz rekin potrafi naprawdę duże sztuczki. Chyba lepiej będzie pod wodą zanurkować, bo w ten sposób przynajmniej nie przeoczymy. Czemu taka muzyka się dziwna zrobiła jakby?
jakbyśmy umierali. Szczupak amerykański. Była tablica. Czyli możemy wychodzić sobie, no wychodzić to może za dużo powiedziane, ale możemy wypływać na powierzchnię. Tylko mam ograniczony czas po prostu. No i to są takie trudniejsze raczej questy do zrobienia. Zobaczcie, że tutaj prawdopodobnie musiałbym z drugiej strony wpłynąć, ale nie wiem, czy życia by mi starczyło. Także na razie to sobie olejemy. Walka ze zwierzętami. Zwierzęta mogą być wrogie. Wykonaj unik, aby uchylić się przed ich atakami. Okej. Okay. Możesz użyć opcji wyznacz zagrożenie, by skupić się na tym. Czy szczupak jest dla nas zagrożeniem? Serio? Zgona go! Ty, faktycznie ja jestem jeszcze taki wielkości szczupaka w sumie. Machamy myszką, to możemy rozgryzać te szczupaki. Czekajcie, ale byśmy go złapali. Za mały jestem, żeby go jeszcze tak złapać i zeżreć. Widzicie tutaj, nie jesteśmy królem w tych wodach. Dużo tych szczupaków, trzeba z nich walczyć. Zastanawiam się, dlaczego on jest na czerwono. O, a my tu po prostu sobie ekspimy. No dobra, to płyniemy dalej do naszego punktu. Nie wiem, co to jest. Zniszcz cel. Mamy jakąś tam misję. A co tutaj jest? Coś takiego, zobaczcie, jakaś poświata jakby. Polowanie na szczupak. No to właśnie... Wykonałem już tego questa. O, one są trochę większe. Tutaj nie mam już tego ogona mocnego, więc nie mogę go sobie przytrzymać. Dobra. So I have no idea what it's doing here. Pokowane zadanie poboczne. Dobra, mam nadzieję, że te szczupaki już nie będą atakowały. Zadanie poboczne, czy to jest to? Zobaczmy zadanie poboczne. Zatoka... Tu jest fabuła, tu jest inna zatoka, tu jest bagno. No to my jesteśmy na bagnie cały czas. Aligator krąży, aligator wynurza oczy, aligator krąży, zniszcz cel. Czyli musimy chyba zatoczyć walkę z jakimś aligatorem. No dobra, to na razie może zrobimy... Tak się zastanawiam, czy właśnie może ten aligator... zostać na tym bagnie, czy jednak robimy jakby tą misję główną. Ja bym chyba się skupił na głównej. Czy ja tu mogę przepłynąć w jakiś sposób? Mogę, a wcześniej widzicie tak naokoło. Chyba urosłem trochę, co? Już chyba jesteśmy więksi? No zaraz musimy odbić trochę w prawo. Tak trochę wolno się pływa. Okej, tam widzę, że cel będzie trochę trudniejszy. Tam musimy coś więcej zabić. Zjedz... Znowu coś wyskoczyło. Zabij 10 cumów. A nie, dobra, to nie jest trudna misja. Myślę, że szczupak trudniejszy był. Dobra. No to taka misja słaba. O kurde, co to jest? Jest ali... O shit, ty! Gościu! Gościu, co to jest? The shark's life expectancy is at half, thanks to its lifestyle choices and risky behavior. Holy shit! Chyba nie mam szans z nim, co? Nas ciągle śledzi. Czy ja się mogę jakoś uleczyć? Przydałyby się jakieś potionki życia. Tutaj nie ma czegoś takiego jak bandaż, nie? Chyba odpuścił. Zaraz spróbuję go znowu, ale ja mu nawet nic nie zabrałem. It can be said that this bull shark is merely fulfilling her evolutionary function. On się tu na mnie cały czas... zawziął chyba, tylko że on ma za wysoki level, mi się wydaje. Coś dostał. Na zagona? Nie
mogę go zagonać gdzieś. On teraz jakby się zbagował. Jakby nie wykonuje ataków. Ale dam mu radę, tylko będę musiał się leczyć co jakiś czas. Ten rekin mały, słabo wykonuje uniki. O, zobaczcie, on jest kadłubkiem. Ten aligator jest kadłubkiem, odgryzę mu wszystkie łapy. Zeżryjmy go już do końca. Dobra, aligator, ze żarty. Nie wiem, czy warto to dojadać do końca, czy nie. A, i teraz dopiero widać... A, i tego jest więcej, tych aligatorów. Przydałby się jakoś je ominąć, nie? W jakiś sposób. Chyba pułapka na mnie zostawiona przez rybaków po prostu jest. Dobra, zjedzmy już te sumy i zbijamy stąd. A w sumie ja pewnie... mógłbym porozwalać te łodzie. Czy nie? Jakby... nie wygląda na rozwalanie. Tutaj jest taki jakiś dziwna poświata, nie wiem co ona może oznaczać. Tu krew w tej wodzie, czy co to było? O, tu jest skrzynia. Uważajmy na zasadzkę. Ludzi. Mamy poziom. A bull shark is an animal of broad dietary proclivities. Tak średnio widać, co się dostaje z tych skrzynek. Ale chyba po prostu te składniki odżywcze, tak, dzięki którym rośniemy. Tam jest aligator, dobra. Te misje mam nadzieję, że będą ciekawsze później. Szczupaki znowu są. The overhunting of Fawtik's keystone predators has led to a super abundance of catfish, which is just fine by local bully Rosie the Alligator. No co ten szczupak, on naprawdę chce ze mną walczyć? Holy shit! Gościu! A ten jest jakiś taki sprytny. Dobra, zjedzony jest. Muszę nie zerżnięty, ale zjedzony. I co teraz? Mamy za misję. Tu dalej w takim razie aligator, tak? Bo już głównych misji nie ma. Tutaj pominąłem, widzę coś. To trzeba może będzie wrócić. Ale to już nie wiem, czy w odcinku będzie do robienia. Jakoś tak chyba nie ciągnie mnie do tego, żeby robić wszystkie poboczne rzeczy. Chyba że to daje nam jakieś umiejętności, no to wtedy może nie być wyboru. No, tu też mamy tablicę. A, to jest to miejsce chyba, w którym już byłem, nie? O shit, 15 level. Jest. Z tym to ja się nie chcę klepać. Ale chyba muszę, to jest chyba ten, tak, to jest ten z questa. O kurde, gościu. To ja się z tamtym biłem i z tamtym było ciężko. Nie, zostaw szczupaki. Chociaż w sumie dobrze, będzie trzeba jeść takie szczupaczki jakieś. Weź temu też łapy odgryźć, kadłubkiem to zrób. Uwaga. Uwaga, teraz unik, unik, dawaj unik. O, o, dobra, teraz się leczonko. Unik. On może bardziej być na powierzchni niż ja na pewno, także lepiej, lepiej żebym wrócił tam, uwaga, bo jest... jego ziomek. No chyba się zbagował tutaj. Może go wykorzystamy tam. A tutaj tablica też jest. Ta, on jakoś się tutaj pobagował. Też mamy kadłubek.
Dobra, ukończone. Kolikatorze. O, brakuje mi tlenu. No, dawaj do wody wskakuj. Dobra, jest. No, weź. Dobra, podleczeni jesteśmy. Co teraz mamy? Tutaj troszeczkę białeczka trzeba zjeść elegancko. No, tego nie mogę sięgnąć, dobra. W pobliżu jest tylko tamten nawigator. Machanie myszką tak jakoś nie odczuwam, żeby działało, że ja macham tą mychą. Tutaj mam jeszcze jakąś znajdźkę. Od razu weźmy sobie. Level mi teraz skoczy. If a group of consenting adults wants to perform cryptic rites to shadow forth the prophecy of the great old ones. Ah, sheesh. Nice. Dobra, udało się. Co tu teraz? No chyba musimy po prostu robić te wszystkie cele z aligatorem, także dużo pływania nas czeka. Teraz już czwarty poziom jest i żeby wylevelować, musiałbym wrócić do tej groty, w której byliśmy, bo tam będziemy, to jest takie miejsce, w którym jest właśnie levelowanie. Za chwilę będzie aligator kolejny. Znak jakiś. I used to buy sunshine sunscreen until I read it contains 7 hormone disrupting chemicals and palm oil. I mamy. A, tutaj jest nasz szczupaka. Dobra, to chyba wydaje mi się, że ten aligator to był największy przeciwnik. Chociaż ten też jest taki silny trochę. Weź go z tego. Nie, ja chyba jeszcze nie mam tego. No, szczupak raczej nie jest dla nas przeciwnikiem. Chociaż takiego szczupaka chętnie bym złowił. Dobra. Zeżarty. Zastanawiam się, czy właśnie zjedzenie z bossa tych rzeczy to jakoś lepiej na nas wpływa, czy tego więcej jest niż zwykłe, trzeba będzie posprawdzać takie opcje. Kolejny punkt, tutaj widzicie, mam jakieś takie kanały, tylko że muszę być nastolatkiem, żeby tam wpłynąć, więc trzeba będzie tam później się tym zająć, to prawdopodobnie jest jakieś przejście z mapy na mapę, tak mi się wydaje, że to coś w tym rodzaju, tutaj w ogóle dorosły, czyli pewnie przechodzenie do nowych rejonów. Trzeba popatrzeć tylko, czy nie ma czegoś tutaj do zdobywania. A tak chyba się szybciej poruszam, co? Ja tylko tak się chyba wydaje. Tutaj ciężko jakoś tak szybko się poruszać. Dobra, prawa, lewa. To może tutaj popłynę, to będę miał od razu załatwiony ten quest. Poboczny, co tu mamy? Werwa środkowego zachodu i jeszcze mamy jednego aligatora, mimo wszystko ten, który ma level też 15. Jakbym podlevelował sobie w tej grocie przy okazji, no to byłoby trochę łatwiej pewnie. Gościu! Gościu! O kurde, zażar mnie normalnie. Uciekaj, uciekaj. Czy do wody może będzie ci łatwiej w fosie jednak, co? O shit. Dobra. Unik, kurde. Jakoś te uniki właśnie chyba się nie da ich robić. Trzeba mieć umiejętność. Nic to w zasadzie nie daje.
Dobra, spróbujmy teraz trochę go coś tam. Kurde, on od razu z tego ogona klepie. Tylko, że się nie mogę za siebie obejrzeć. No muszę tu wyjadać te pomniejsze kąski. A tamten może... Tamten był krokodylem, a ten jest aligatorem? Może dlatego tak gorzej trochę idzie za... F jakoś też mi tak nie za bardzo działa, muszę przyznać. To zaznaczanie celu powinien być cały czas zaznaczony, a nie jest. Jak się trochę odwrócę, to szybko też płynie za mną. Nie ma nic tutaj do żarcia w pobliżu. Płynie cały czas. Już jak raz go zjadłem, to już będzie chciało do końca chyba mnie ścigać. Teraz z tymi szczupakami z kolei nie mogę. Coś jakby się z gierką dziwnego stało. On chyba nie może tu za mną tak do końca przepłynąć. Tak to by było łatwiej, bo byłoby co żreć. No, nie mogę go oznaczyć na tym F. Wciskam te F i... Bo to takie te zaznaczenie, co teraz widzieliście, to się samo. Także trochę tutaj coś jest nie tak, jak być powinno raczej. Przegrana. Ciekawe, co to teraz oznacza w sumie. No, bo jakbym podlevelował, to pewnie by łatwiej poszło. A peculiar biological adaptation allows the bull to survive in fresh water. The shark is now a team, and we should expect much angst, ennui, and poor decision making. Mamy nową zdolność z ogonem właśnie, ulepszenia zdolności jakieś, okej, i mamy... Jesteśmy nastolatkiem, czyli będzie można już teraz w takim razie... Mamy już 1,5 metra. Czyli można by było już w takim razie nowe... A nie, przepraszam, chodzi o to, że na te mapy możemy przekraczać sobie. Tu są dwie skrzynki, zostawiliśmy. No dobra, to w takim razie zmierzymy się z nim w następnym odcinku. A w dzisiejszym to będzie wszystko. Zostawcie łapkę w górę, komentujcie, zasubskrybujcie kanał, jeżeli jesteście nowi. I mam nadzieję, że do zobaczenia w następnych odcinkach gry Man Eater. Cześć!